Nowa mutacja koronawirusa, odmiana afrykańska Omikron. Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji tego kanału oraz do obejrzenia ponad 150 filmów na tym kanale, bo tyle już ich jest. I przechodzimy do tematu. Jak pisze Business Insider, który należy do Onetu, który należy do niemieckiego koncernu Ringier Axel Springer, o czym wspominałem w odcinku Media w Polsce na kanale Prawda.pl, napisało, że w piątek Światowa Organizacja Zdrowia przyznała, że nowy szczep Omikron budzi obawy m.in. ze względu na potencjalne wyższe ryzyko reinfekcji. Pfizer i BioNTech zapowiedziały, że jeśli ich szczepionka mRNA okaże się nieskuteczna przeciwko wariantowi Omikron, jej dostosowanie zajmie 6 tygodni. W badaniach nad nowym wariantem poinformowały także Moderna, Johnson & Johnson i AstraZeneca. Ogólnie to jest ciekawe, skąd oni wiedzą już, że zajmie im 6 tygodni, ale okej. Omikron, mimo że nie ma go jeszcze w wielu państwach na świecie, to już zrobił furorę na giełdzie, dzięki czemu spadła cena ropy o 10%, co jest dobrą nowiną dla kierowców. Dzięki czemu razem z tarczą antyinflacyjną, która obniży paliwo za każdy litr od 20 do 30 groszy, cena litra może spaść nawet do 5,50. Natomiast w dniu dzisiejszym mamy 19 074 zakażeń i ozdrowieńców 19 646, czyli więcej ozdrowieńców niż zakażonych. O prawie 600 osób i zmarło aż 526 osób, co jest niepokojące. Na województwa wygląda to tak. Najwięcej w województwie mazowieckim 3181 zakażeń. Potem w województwie śląskim 1883 i w województwie wielkopolskim 1707. Warto wspomnieć, że już województwo lubelskie nie przoduje zakażeniami. Z kolei województwa z najmniejszą liczbą zakażeń to województwo lubuskie 398 zakażeń, województwo opolskie 399 i województwo podlaskie 476 zakażeń. Skąd wziął się koronawirus? O tym dowiecie się w następnym odcinku na kanale Prawda.pl. Zachęcam również do odcinka o pseudoekologii Unii Europejskiej oraz do takich odcinków jak przejęzyczenie Morawieckiego, czy tarcza antyinflacyjna, czy odcinek pod tytułem Budżet państwa zyska mimo tarczy antyinflacyjnej, oraz do odcinka Budżet państwa, moja propozycja, oraz do wielu innych. To wszystko w tym odcinku i do zobaczenia. Cześć.